Cech nierozłączny kupi, jak trzy nierozłączne paski na dresie. Space on, mięśnie, Wojtas, prawo jazdy and polonez. Falo, mózg. No i będzie mandacik. No i dobra. Zaraz. Co? Jakie ma... No, za co? Nie rozśmieszaj mnie, chłopaku. W tym gracie może być za wszystko. No ale niech będzie, że za opony. Jakie opony? A co z nimi nie tak? Daj spokój. Nie dość, że łyse, to jeszcze każda inna. No i co z tego, że łyse? Nawet prezydent na łysych BMW śmiga. No i mandat dostał. Znaczy, prawie dostał, bo się z moim kumplem dogadał. To jak, pisemy czy się dogadamy? A nie zlituj się, pan zobacz, jaką świnię wyrwałem na randkę jadę. Nie można dać jakiegoś pouczenia, czy co? Oj, żebyś ty jeszcze trzeźwy był. Poza tym patrz, widzisz tą policjantkę w radiowozie? No widzę. Niezła? No, taka bardziej średnia. No może i średnia. Ale jak to mówią, wybredny nie rucha. I zobacz, nawet takiego pasteta, żeby umilił mi służbę, muszę najpierw zabrać przynajmniej na hot dogi na stację. Dajesz 5 dych i możesz jechać. Ile? No. Bo jak wypiszę, to nie dość, że będzie drożej, to jeszcze punkty dojdą. Spejson, ci oto napij się piwa jak człowiek, a nie mleko. Nie mogę. Na cyklu jestem. Jakbym się teraz napił nawet małego łyczka, to cały trening idzie się jebać psu w dupę. Wiesz, kto pije mleko? No kto? Krowa. No i? A jakie krowa ma łapy? No jakie łapy, no? Czarne! Czy tam czarno-białe zależy? Co za down? Grube czy cienkie? No cieniutkie. No ale krowy nie chodzą na siłkę. Czy chodzą? Ja pierdolę, Walu, przestań, bo już nie wiem, czy mnie wkręcasz, czy nie. Wiecie co? Ja mam już dosyć. Zostańmy pedałami, będzie po problemie. Co, randka nie wyszła? A weź, jakiś pies mnie skroił z całej kasy, a ta powiedziała, że jak nie mam za sobie postawić Chińczyka, to żebym sobie sam laskę robił. Kurwa, jakie pazerne na to żarcie, tylko by żarły i żarły. No, a potem się dziwią, że grube są. Ale ja... Czekaj, jak to zostańmy pedałami? Spejson, on żartował. O! Kurwa, dobre! To co? Ściągniemy po buszku? O kurna, Wojtas, skąd masz tyle towaru? Od stuleja i cieślaka kupiłem wczoraj. Nie wiem, skądś mają jakieś dobre źródło. No i mamy dowód Tawka. I już wysyłam do pokładu. No co jest? No zapisz. Kurczę, karta pełna. Czekajcie, muszę coś skasować. Zaraz ci mordę skasuję, konfidencie jeden, dawaj to! No ostrożnie, nowy telefon, a tylko mi coś uszkodzisz. Nie, no to jest naruszenie nietykalności osobistej. Dawaj, muszę zadzwonić na policję. Dobra, zawijamy się, bo zaraz tupały będą naprawdę. O kurna, Wojtas, dlaczego stoimy? No przecież siedzimy. No ale szerszeń stoi. Zepsuł się? Nie wiem. Ty, nie mogę się ruszać. Nawet mówić nie mogę. A gadasz? No ale nie to, co bym chciał. A co byś chciał? Że jestem głodny. O kurna, który się spierdział? Własnoręcznie ty. Zapomniałeś? Aha. No to teraz taka rozkmina. Otworzyć okno i wywietrzyć. No ale wtedy zmarnuje się chmura, czy wdychać bździnę? Ja tam nic nie czuję. Oprócz pierdnięcia. O cholera, psy! Gdzie? Nie widzę. Piesek! Kurna, jadą tutaj, chowaj towar! To nic nie da, od razu widać, że jesteśmy spizgani jak świnie. Wjeżdżaj sierżeniem w krzaki! Cej! Gdzieś mikroczyki wsiąkły. O kurwa, stacyjki też nie ma. Wojtas, patafianie, z drugiej strony! Co? A tu? Dziwne. No co jest? Wojtas, ruchy zaraz tu będą! No już co ty myślisz, że szerszenia byle frajem tak sobie może od tak odpalić? No malutki, zlituj się, tym razem wiem, że obiecywałem wymianę oleju już kilka razy, ale tym razem ty już na pan wymienić, tylko zapal, no. Za późno. Zaraz, ziomeczki. Oni nas minęli? Czy sobie tylko to wkręcam? Minęli? Ty, czej, stanęli w krzakach.
Ej, przecież to była ta sama menda, co mi mandat wlepiła. No i? Pora na rewanż. Co, wlepisz mu mandat? Lepiej, chodźcie. O Jezu, jak się najadłam. Jak hot dogi smakowały? No mogą być. Niezły był ten z kabanosem. Aha, a co powiesz, Grażyna, na takiego serdla? No nie wiem, czy się teraz tak schylę. No co ty, Grażyna? Mogę ręką? Kurwa mać, ręką i ręką. Co służba od pół roku to samo, wiesz co? Z nudów byś inaczej zrobiła. Jeszcze te hot dogi. Parówy i kabanosy. Kabanosy i parówy i tak na okrągło. Smród w całym radiowozie. Rano z gęby mi mniej wali niż z tego samochodu. Nie mówiąc o mundurze. Wiesz jak na mnie Kozłowski i Kryścin wołają? Parówa. Dobra, chuj, rób tą ręką. Przy żonie też taka jęczy dupa jesteś? Mamy go. Ty... Co ona mu robi? Chyba masz ci Freda. Nie no, co ty? Przecież widać, że wali konia. Space on down, nie przecież to to sa... A dobra, niech ci będzie, masz rację. Pora na misterny plan zemsty. Space on, poproszę psie gówno. Ale jaja, dobra, czekaj. Jaki jest plan? Rzucę w radiowo z gównem. I? I spieprzamy. No, faktycha, misterny plan. Najważniejsze, że nie może się nie udać. Wojtas, może być takie? Co to jest? No nie mogłem znaleźć psiego, to zrobiłem ludzkie. Nada się, dawaj. Kto Wojtasowi mandat zapodaje, ten będzie miał z gównem spotkanie. To by mogło być nawet w księdze ulicy, jakby się lepiej rymowało. Chyba twoja stara się nie rymuje. Dobra, na 3-4 rzucam i spierdalamy. Uwaga. 3-4. O, gotowe. No dobra, paruwa, jedźmy już. Co? I ty też mnie od paruwy wyzywasz? A od kogo mam wyzywać, jak masz Parówczak na nazwisko? Ruszaj, bo już nas 2 razy przez radio wzywali. Zwycięstwo! I niech wiedzą lamusy, że z Wojtasem się nie zadziera. Wojtas, może zwolni trochę? Bo zaraz coś jebniemy! Ale z ciebie miękka faja! Królową jesteś! Od piersi do wiatra chcę ci wstać! Lidi, łodzi, lidi! Ucha, no tak! Na wszystko przez tego rudego.